Hej, cześć, witajcie z tej strony Vespar. I tak, na język już by się cisnęło słowa w kolejnym odcinku i to jeszcze najpewniej ucieczki przed światem, ale nie dziś. Słuchajcie, dzisiaj, jak się już pewnie skapnęliście po tytule, będziemy nieco przeżywać hardcore. Więc tak, już jakiś czas temu pragnąłem zrobić, wiecie, jakąś swego rodzaju hardkorową serię, ale no wiecie. Nie dało się tak za bardzo. Czekajcie, mamy tak. Super płaski i hardcore. Chyba raczej nie da rad. Wielkie biomy. Byłoby to troszeczkę problematyczne. Czy przez to tak samo bardziej hardcore? Nie, to by było nudne po prostu, bo... No bo wiecie, no, nudne by było, bo byśmy chodzili cały czas praktycznie po jednej krainie, więc tak. Wpiszemy sobie Seeda, żebyście też ewentualnie mogli sobie... O nie, wpiszmy sobie coś innego. Może na przykład Beat Me Fucker. Jeszcze tak, z buźką. Bite Me Fucker. No to dobra. Zobaczymy, czy da radę. Dobra. Zobaczymy, czy Minecraft da nam po dupie. Raczej wydaje mi się, że nie, ale wszystko się okaże. Więc tak, mamy już nasze hardkorowe serduszka, good, skin jest. Dobra. Ojejku, aha, świat się jeszcze generuje, czyli tak, będą ściny, a ja w tak zwanym międzyczasie sobie zrzucę okiem na te nasze ustawienia graficzne. Wyłącz mi to. To też, nie, to było wyłączone, lol. O Jezu, zaraz zobaczymy, ile mamy FPS-ów. No niestety na Linuxie to chyba trochę lepiej działa. No ale dobra, nie płaczmy tutaj. Więc tak. Mamy świnie, mamy drewno. I tak, słuchajcie, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać, już wam tłumaczę. Będziemy tutaj sobie robili bardziej taki tryb koczowniczy, czyli nie będę sobie zapierdzielał i budował jakiegoś domku, bo to tutaj nie o to chodzi. W ogóle jesteśmy już na Minecrafcie 1.5. Następny odcinek ucieczki przed światem będzie jeszcze na 1.4.6. Czy tam tak? No bo po prostu mam tam jeszcze wgrany ten mod z kamerą, a całkiem fajny... Oj, sorry. Czekajcie, muszę kamerkę poprawić. Nie. O, dobra. A mam tam wgrany ten właśnie kamera mod i tam fajną budowlę zacząłem robić, ale dobra, dobra, nic już więcej nie zdradzam. Zobaczycie sobie sami. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj sobie weźmiemy trochę drewna, tak. Zrobimy szybko kill off, wykopiemy trochę kobla, zrobimy kamienny miecz, pozabijamy te świnie, żeby coś było. Wykopiemy sobie jeszcze od razu na ten, na piecyk, żebyśmy sobie to mogli upiec. Więc dobra, dawaj. Pimpaj. Dobra, więc robimy tak, 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 tak. Aha, dobra. Tradycyjna, najszybsza kopalnia na świecie. Niestety troszeczkę jak w kamieniołomach, ale nie szkodzi. To jest w końcu hardcore, a nie jakieś tam tytuł. Czyli strona Minecrafta, którą bardziej lubię, czyli walka. Bo to jest... Jak w budowaniu nie za bardzo jestem dobry, to akurat wydaje mi się, że na PvP, tam PvE, czyli Player vs. Evil, też jestem nie najgorszy. Widzicie? To takie... Patrzcie, to takie jakby... Tutaj niebieskie czy coś. Chyba mają trochę problem z teksturami. Widzicie? To często taki jakiś, nie wiem, jakiś błąd jest. Czy już tam słyszałem jakieś pogłoski, że nie ma być 1.5.1, bo tam jakiś błąd znaleźli. Ale niestety nie wiem nic za bardzo, tylko widziałem w Magic Launcherze, że tam było, że Jeb coś tam się chwalił, że coś tam jest zwalone. Chcąc, nie chcąc. Dobra, więc tak. Będziemy bardziej prowadzić taki wojskowy tryb życia. Jak już wcześniej wspomniałem, więc kill off robię i miecz. Będę się tam pierdził w jakieś łopatki i inne siekierki. Dobra. Najpierw miecz. Co jest? Dobra, sensitive set. Za duży sensitive. O, takie wiksy. Widzieliście, nauczyłem się. Dobra. Shift i przeciągnąłem, nie? Tak teraz fajnie zrobili. Dobra, świnki. A, jest, jest.
jest. A, jeszcze taki bardzo fastowaty ten EQ, rządeczek. Ramen hardcore, więc miecz na pierwszym miejscu. O, jakie fajne. Dobra. Give me that meat, that meat is amazing. Dobra, może lepiej nie będę śpiewał. Co wy na to? O, żeż mordala. Nie sprawdziłem sobie, która godzina i będzie smutna buzia. Dobra, mam nadzieję, że na wyczucie wyrobimy się koło do 15 do 20 minut, nie? O Jezus, nie wziąłem crafting table. Nie, wziąłem. Uff. Taka panika. Gdzie jest mój crafting? Noż, co to są za ściny? Protestuję, kuźwa, na Linuxie lepiej działa Minecraft. Tak, tak, mam Linuxa też. Nawet filmik może. O, mięsko. Hej, Herobrine? No i co z tym hardcorem? No, póki nie będzie nocy, to chyba jesteśmy całkiem bezpieczni, tak? O, chyba wróciliśmy do punktu wyjścia. Nie szkodzi. No i co my tutaj będziemy robić? Może jednak jakąś osadę taką prowizoryczną sobie zrobimy, żeby... Normalnie tą owcę tą zabił, żeby mieć brązową wełnę, ale szczerze mówiąc nie jest mi za bardzo potrzebna. W końcu gram na hardkorze. Co my tu mamy? Nasionka. Co to za dziura? Minecraft na nas poluje. Fajnie by było znaleźć jakąś wioskę NPC-ów. Tam byśmy się mogli, że tak się wyrażę, ulokować. No ale niestety chyba takowej tutaj nie ma. Jak na razie mamy dużo świnek, tym lepiej dla mnie. Nie będzie problemów z żarciem. Nawet chickeny są. KFC, kill that fucking chicken. O, już teraz też mam fajny pomysł. Widzicie, najfajniejsze pomysły przychodzą w praniu. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Już wam powiem, że myślcie, o co chodzi. Mam na oku tą trzcinę cukrową. Myślcie, o co mi chodzi. No, myślcie, wierzę w was. O, może znajdziemy zaraz chatę baby jaki, okej. Dobra, powiem wam. Chodzi mi o to, że sobie możemy zrobić książkę i sobie tam zapisywać nasze dzieje survivalu na hardkorze. Wiecie, taki ala pamiętnik podróżnika, który... Czekajcie, bo tu jest tak. Poziom trudności to jest chyba, aha, hardcore, czyli jeszcze trudniejszy chyba niż normalnie, czyli nareszcie jakiś poziom się będzie coś może działo, a nie jakieś nudy, grzybki, świnki. Na razie ten hardcore jest easy. Jak zwykle, wiecie, nasza tradycja jest taka, że zawsze padam, że nie ma takiego odcinku, żebym nie padł. I nie chcę, wiecie, skończyć jak pan śmietanka, if you know what I mean. Czyli nie chcę zakończyć pierwszego, nazwijmy to już tak okropnie, sezonu. Nie lubię tej nazwy. Sezonu. Nie chciałbym, żeby się skończył ten pierwszy sezon na jednym odcinku. A wszystko jest możliwe. I właśnie tego się boję. Oceania. Trzciny. O, już nie możemy sprintować. Co to jest znak, że trzeba już się powoli tam dokulać. No tej trzciny. Cave system. Tam będziemy bezpieczni. Albo i nie. Zobaczymy. You're sweaty, sweaty master. O, widzicie. Strategiczne miejsce. Woda. Oh shit. Jest jedna rzecz, której... nie zrobiłem. Najpewniej będę tego żałował. Dobra, upieczemy sobie kilka świnek. Będziemy musieli ściąć jeszcze jedno drzewo, żeby jakieś pochodnie zrobić, takie prowizoryczne chociaż. Owce były. Mogłem sobie łóżko zrobić. Derpi. Omygy. Sorry. Miał być hardcore i pełna mobilizacja. Wychodzi, że co jest? Jakiś piece of shit. Dobra, ogarniemy. Wyżej się wrócimy. Zaraz zobaczymy, jak słońce jest. Dobra, jeszcze jest południe. Można by coś wykoksić. Ile pochodni nam się przyda? Tak gdzieś ze 8, tak. Nie chcę całej nocy
Aha, bo ewentualnie możemy zacząć kopać. No tak. Dobra. Wungiel drzewny se zrobimy. Z mi kwiatki. Dirt. Dirt to moje powołanie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Moby tędy wejdą. One tutaj są troszeczkę... Dlaczego z... No. Pieczcie się. Dobra. Pyk. Tyle wystarczy, póki co. A, w tak zwanym międzyczasie się rozejrzę. O, jakie ładne krajobrazy nam się zaczynają generować. To dobrze, dobrze. Świnek już tak dużo, że na razie ich nie będę zabijał. No, tak żebym się nie zgubił za bardzo, no nie? Świnie, świnie, wszędzie te świnie, no. Squidy! Idymy je zabić. Nioch. Kurde, jaki grit na te squidy, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Chcę mieć squida, żeby zrobić pióro i już książeczkę z naszą zrobić. O, gin, 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 gin. Gdzie są te skarpetki? Dostaliśmy... Okej. Jedna wystarczy, ta skarpetka. Dlaczego ja na to mówię skarpetka? Bo to wygląda jak skarpetka. Przynajmniej kiedyś myślałem, że to jest skarpetka, jak zaczynałem grać Minecrafta. No co no, kurde, wtedy zaczynałem grać Minecrafta, była beta... beta 1, albo 1.2, nie pamiętam już. No i myślałem w ogóle, że piórko to nóż jest. Bo ja grałem kiedyś w Minecrafta, zacząłem grać od tej wersji 0.3, nie? I ten... Tam było coś takiego, że... Czekajcie, jak się książka robiło. Nie. Oh shit. Aha, teraz trzeba mieć skórę do książki. Oczywiście krów nie było. No, chodź tu. Skąd my weźmiemy krowy? Może ten hardcore będzie nas torturował tym, że wszędzie są... Ten uśmiech. Takiego zjaranego Zbyszka, nie? Łowce, łowieczki wy moje. Chodźcie do mnie. Wow. Cudownie będzie łóżeczko. Będzie łuzio, będzie impra, będzie... Wungiel? No powiem wam, że na razie ten hardcore is very easy. I guess. Jeszcze nic nie czai się za moimi... Okej. Już się czai. Nioch, nioch. Ups. O nie, 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 nie. Szkielet zenchantowanym łukiem. Chyba. No jasne, szkielety to teraz najgorsze z najgorszych. Spadaj, frajerzy. Ups. Dobra, idziemy tutaj. Aha, tylko problem w tym, że on tu wejdzie, nie? Jebu, dubu. A spoko, ściąga HP jak na hardzie. Ej, ale jakoś tak szybciej strzela. Paliśmy. Ja nie wierzę. Podsumuję to w ten sposób. Szkielet, woda, nie róbcie tego sami w domu. Ech, wykrakałem. Chciałem się popisać, a wyszło, że się nie popisałem. No to co? Ale patrzcie, skończyłem serię. To jest progres. Dobra, widzimy się w sezonie drugim z hardcora z Vesparem, tak? No.
Na razie. Tak. Tak. No bo mnie zaatakował szkielet. Wyjdź. Mięso!